rzucać się na reklamę. Biura wyborczego. Trzy kandydatury przedstawił w poniedziałek szef MSWiA Joachim Brudziński. Są to Magdalena Pietrzak, Mirosław Sanek i Paweł Frot. Członkowie PKW rozmawiają z kandydatami m.in. o znajomości kodeksu wyborczego oraz ich doświadczeniach i dokonaniach zawodowych. Zgodnie z nowelizacją kodeksu wyborczego nowy szef KBW ma zostać powołany przez PKW do 2 marca spośród trzech kandydatów przedstawionych przez szefa MSWiA. Jeden z kandydatów, Paweł Szrot, obecny wiceszef kancelarii premiera, uważa, że mimo powiązań z partią rządzącą zapewni rzetelność przebiegu wyborów. Moje doświadczenie zawodowe jest takie, a nie inne, to czego nie ukrywałem. Natomiast oczywiście nie jestem ani członkiem partii. Jeśli komisja zdecyduje się powierzyć mi te zadania, będę unikał jakiejkolwiek działalności. To moja osobista decyzja, gwarantuję, że nie będę tutaj preferował żadnej ze stron. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do kandydatów PKW niezwłocznie poinformuje o tym ministra, który przedstawi kolejne dwie kandydatury, również skonsultowane z szefami kancelarii Sejmu, Senatu i Prezydenta. Jeśli żaden z kandydatów na szefa KBW ponownie nie zostanie zaakceptowany, wtedy osoby ile tutaj zostawiają nam w zaufaniu? Jak nas kochają, jak nam ufają. PKW będzie mogła go odwołać przed upływem kadencji w uzgodnieniu z szefem MSWiA. Ja tam pan na tydzień był. Aha, może już ten spadek w końcu zełku. W końcu spadek zełku dostaniemy. Obudź się, obudź się. No. W Polsce, o, tu nie jest źle. Bo to ja, bo to ja. Jest oczywiście. Dotychczas 8 osób, grupa naraziła Skarb Państwa na straty w wysokości około 50 milionów złotych. Opozycja bez wspólnego kandydata na prezydenta Gdańska. Taki scenariusz jest realny. Projekt Zjednoczenia może runąć za sprawą obecnego włodarza miasta Pawła Adamowicza, który ogłosił, że będzie ubiegał się o kolejną kadencję. Kandydatura Adamowicza jest dla nas nie do zaakceptowania, tłumaczy polityk Nowoczesnej Paweł Rabi. Jest kandydatem nieco skompromitowanym. 5 kadencji w samorządzie to jest wystarczająco dużo. Nowoczesna przekonuje, że najlepszym kandydatem dla opozycji byłaby posłanka tej partii Ewa Lider. Na to może jednak nie zgodzić się PO. Wiceszef Platformy Tomasz Siemoniak przypomina, że jego partia ma własnych dobrych kandydatów. Mam na myśli posłanka Agnieszkę Pomaskę i posła do Parlamentu Europejskiego Jarosława Wałęsę. Podzielona w sprawie Gdańska jest jednak nawet sama PO. Część polityków tej partii opowiada się za kandydaturą Adamowicza. Wśród nich m.in. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Różnice zdań w obozie opozycji są na rękę koalicji rządzącej, mówi Tadeusz Cymański. Pewnie, że to może i dobre. Mają konsternację, mają problem. Zaznacza on jednak, że rządzący nie chcą być silni słabością konkurencji. Na decyzję o tym, kto z ramienia PiS powalczy o prezydenturę w Gdańsku i innych miastach, musimy jeszcze poczekać. Michał Fabi Polskie Radio 24. Premier Belgii Charles Michel zaprosił jutro na kolację do Brukseli przywódców unijnych krajów. Wśród 10 zaproszonych gości jest premier Mateusz Morawiecki. Belgijscy dyplomaci powiedzieli Polskiemu Radiu, że przyjdą też przywódcy Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Luksemburga, Irlandii, Słowacji, Bułgarii i Finlandii. Belgijscy dyplomaci mówią, że premier Charles Michel chciałby na spotkaniu reprezentowany był każdy region Unii, wschód, zachód, południe i północ Europy. Przedstawicielami naszego regionu, czyli krajów Europy Środkowo-Wschodniej, są premierzy Polski i Słowacji. Wspólna kolacja odbędzie się dzień przed nieformalnym unijnym szczytem w Brukseli, poświęconym nowemu budżetowi wspólnoty po 2020 roku oraz zmianom w funkcjonowaniu europejskich instytucji. Belgowie spodziewają się, że to właśnie przyszły budżet Unii będzie jednym z głównych tematów kolacji z udziałem przywódców 10 krajów. Od pewnego czasu europejskie rządy prowadzą konsultacje w sprawie przyszłych wydatków, ale oficjalnie negocjacje rozpoczną się z chwilą opublikowania przez Komisję Europejską projektu budżetu, co ma nastąpić 2 maja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zapraszam na wiadomości sportowe. Na początek oczywiście najważniejsze informacje z Pjongczangu, gdzie zakończył się 13 dzień zimowych Igrzysk Olimpijskich. Szczęśliwy dla naszej sprinterskiej drużyny w biegach narciarskich. Zwyciężyły Amerykanki, a Justyna Kowalczyk i Sylwia Jaszkowiec uplasowały się na 7 pozycji, mówi Justyna Kowalczyk. Dla nas jest to sukces, pierwsza 8 Igrzysk Olimpijskich dla polskiej drużyny. To jest naprawdę, co tu dużo mówić, dla nas wielki sukces i cieszymy się, że tu jesteśmy i cieszymy się z takiej walki, jaką obydwie dzisiaj pokazałyśmy, bo obydwie dość mocno przełamałyśmy
swoje niedole. W rywalizacji mężczyzn w sprinterskiej sztafecie zwyciężyli Norwegowie. Na 13. miejscu zawody ukończyli Dominik Bury i Maciej Staręga, który żałował, że nie udało się awansować do finału. Zabrakło, myślę, w moim wypadku takiej wytrzymałości. Ciężko to tłumaczyć, no. Na pewno kontuzja w tym nie pomogła przed igrzyskami, ale podjęliśmy walkę. Myślę, że była to fajna walka i widowiskowa. Szkoda, że nie znaleźliśmy się w tym finale. Natomiast na 7. pozycji bieg drużynowy ukończyły nasze łyżwiarki szybkie. Biało-czerwone rywalizowały w parze z ekipą Korei Południowej. Luiza Złotkowska, Karolina Bosiek i Natalia Czerwonka były szybsze od rywalek o 4 sekundy i zakończyły igrzyska na 7. miejscu. Złoto trafiło do Japonek, a wśród mężczyzn triumfowali Norwegowie. Maryna Gąsienica Daniel zajęła 24. miejsce w alpejskim zjeździe. Polka przyznała, że z występu jest zadowolona, bo nie ma dużego doświadczenia w tej konkurencji. Potraktowałam go treningowo, mimo wszystko dałam z siebie wszystko. No myślę, że to trochę zaprocentowało. Na pewno jest jeszcze wiele miejsc. Są 4 sekundy do nadrobienia, więc jest wiele miejsc jeszcze, w których mogę się poprawić, ale myślę, że progresywnie idę do przodu. Dziś triumfowała Włoszka Sofia Goggia przed Norweżką Rahindel Mowinkel i Amerykanką Lindsay Vonn. Bachleda Curuś od zwycięzczyni była wolniejsza o ponad 4 sekundy. Hokejowa reprezentacja olimpijczyków z Rosji awansowała do półfinału igrzysk w Pjongczangu. Dziś pokonała Norwegię 6-1. Jej kolejnymi rywalami będą Czesi, którzy wygrali z Amerykanami. W pozostałych ćwierćfinałach grają Szwecja z Niemcami oraz Kanada z Finlandią. I jeszcze wynik bobslejowych dwójek wśród pań. Złoto zgodnie z przewidywaniami dla Niemek. Mariamy Jamanki i Lizy Marii Bukwic. Dziś w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami zwłaszcza na krańcach północnych, na południu i południowym wschodzie słabe opady śniegu. Temperatura od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 3 na zachodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Na zegarach w Polsce jest godzina 15:08. Gorący temat. To oznacza, że w naszym programie czas na gorący temat. Tych gorących tematów dzisiaj jest kilka, ale zaczniemy od tego, który jest najgorętszy. Naszym gościem Marcin Makowski z tygodnika Do Rzeczy i Wirtualnej Polski. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam również. Najgorętszy temat, przynajmniej w przestrzeni internetowej, no to jest filmik, o którym właśnie Marcin Makowski także pisze na, nie tylko na Twitterze, ale także i na właśnie Wirtualnej Polsce, mianowicie filmik żydowskiej organizacji, która, no właśnie, Fundacji Rodziny Rudemanów, która... Rudemanów! Rudemanów! Witam! ...do zamknięcia ich w więzieniu. Mamy młodych ludzi, którzy, nie tylko młodych, także i starszych, także i tych rzekomo ocalałych z Holokaustu, którzy mówią, że teraz będą za to, co teraz powiedzą, ukarani przez polskie władze i mówią Polish Holocaust i tak dalej, i tak dalej. Marcin Makowski, co to jest za filmik, kto go nagrał i w jakim celu? Rudemanów. No, bardzo dobre pytania, bo ten film jest faktycznie nawet więcej niż skandaliczny. Właściwie wygląda jak celowa prowokacja wymierzona w testowanie cierpliwości polskiego rządu, polskich służb. Została faktycznie przez taką fundację charytatywną Rodziny Rudemanów amerykańsko-żydowskich zesponsorowana akcja połączona jednocześnie ze zbieraniem podpisów pod petycją, bo o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, ale to przecież jest clue, pod petycją wzywającą Stany Zjednoczone do zerwania wszelkich kontaktów dyplomatycznych z Polską do czasu całkowitego wycofania tej ustawy. Dziwne jest to, że ta fundacja rodziny filantropów do tej pory właściwie tylko zajmowała się kwestiami ludzi niepełnosprawnych, ich emancypacją społeczną czy piętnowaniem wszelkich form wykluczenia osób niepełnosprawnych z życia publicznego. I nagle ni stąd, ni zowąd publikuje niezwykle agresywny, niezwykle jednostronny i niezwykle kłamliwy film, w którym ludzie z przerażeniem mówią, czy trafią do polskiego więzienia, jeszcze tam jest piwo, na przykład się będą mogli napić, jacyś młodzi ludzie w pubie, potem jakaś rodzina mówi, że oni też się boją, bo zaraz Polska będzie do więzienia wsadzać. No i sprawdzając, czy do tego więzienia trafią tak na pewno, to wszyscy powtarzają, jakby to był jakiś powód do chluby, polski holokaust, pokazywane są obozy, no i mowa o tym, ilu Żydów zginęło w Polsce.
z takim, nie ma takiego założeniem, filmu. Jakby to Polacy tych Żydów, te miliony Żydów zabiły, nawet słowo nazista tam nie pada, nawet słowo Niemiec tam nie pada w tym filmie. No, więc po co? Chyba tylko po to, żeby sprowokować, albo jest to jakieś odzwierciedlenie stanu świadomości części społeczności żydowskiej, bo nie mówię, że wszystkich, o sytuacji w Polsce. A jeżeli tak, no to ta diagnoza jest przerażająca, znaczy, że ten obraz jest wykrzywiony wręcz do granic przyzwoitości. Tutaj nie ma słowa prawdy w tym filmie, po prostu jest to szok i skandal. Jest ten filmik tak skandaliczny, że raczej wygląda właśnie tak, jak pan mówi, na oczywistą prowokację. Nie lubię takich teorii spiskowych. Myślę, że to nie jest tutaj akurat ten trop, chociaż warto go zasugerować. W tym sensie, że ten film wygląda i jakby sposób jego publikacji i tak dalej. To nie musi być prawda, ale może po prostu działać w interesie służb rosyjskich. Widzieliśmy ostatnio, jak głęboko się działo. Uważa, że taka teoria jest mało prawdopodobna. Inaczej. Ja nie mam na nią dowodów, mam tylko po prostu świadomość, znaczy zawsze w prawie rzymskim jest taka stara zasada do dzisiejszego dnia w rzędzie powtarzana, odmieniona przez przypadki, czyli na czyją korzyść działa na przykład jakieś przestępstwo albo jakaś rzecz. No tutaj na korzyść. O, witam ciebie, kochanie, dziękuję za głosy, za odgłosy do mnie tutaj przekazywane. Stosowana podczas wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych ostatnio bardzo dużo informacji się na ten temat pojawiły, tutaj też działają. Jest to konfliktogenne, jest to ewidentnie niezgodnie też z amerykańską stanu, bo te interesy są pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi nie tylko wizerunkowe, ale też strategiczne. No, o tym wielokrotnie mówili politycy ostatnio, też sam miałem okazję tego słuchać na szczycie polsko-amerykańskim w Miami. Więc no, ktoś chce ewidentnie wbić klin między Polską a Stanami, Polska, Stanami Zjednoczonymi i Polska a Izraelem. No, nie sądzę, żeby amerykańscy Żydzi, nawet ci, którzy Polskę nie lubią, byli aż tak krótkowzroczni. No więc no, nie twierdzę, że to Rosja. Bardzo możliwe, że nie, ale na pewno ktoś musi sobie, kto produkuje takie filmy, zadać na końcu dnia pytanie, kto na tym korzysta, bo nie korzysta na tym ani Ameryka, ani Izrael, ani Polska i to nie ulega żadnej wątpliwości. A może celem tego filmiku jest takie skompromitowanie Polski, pokazanie, że Polska uchwala prawo, które jest martwe i taka prowokacja, która pokaże, że no właśnie, mówimy wprost, mówimy publicznie, wbrew faktom i pomimo tego nie czeka nas żadna kara. No jest to ewidentnie próba skompromitowania Polski, po prostu w liczeniu na to, że nikt nie sprawdzi, jak jest w rzeczywistości, bo nawet nie jest polemika taka, powiedzmy, zrównoważona, którą wygłosił Rex Tillerson, po części wcześniej jeszcze Departament Stanu w swoim oświadczeniu, a później Paul Jones, ambasador w Polsce, czyli że no my tutaj cenimy wolność słowa, jednak zastanówmy się, czy da się tą ustawę inaczej napisać, może to więzienie to jest fałszywy trop i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest mowa wprost. Jeżeli powiemy o Polakach mordujących Żydów, to trafimy do więzienia, a więc będziemy mówić zawsze o tych Polakach, bo oni byli. No i to jest też jakby clue tego filmiku, ponieważ Polacy tym ustawą chcą negować Holokaust. No. I to jest po prostu faktycznie, no, myślę, że obliczone na testowanie cierpliwości, bo nie ma tutaj mowy o jakichś racjonalnych obszarach czy granicach krytyki. To jest moim zdaniem antypolonizm, w tym sensie, w jakim rozumiemy na przykład, nie wiem, antysemityzm czy inną formę jakiejś takiej po prostu już chorobliwej niechęci wobec danego narodu. Tu nawet nie ma odrobiny dobrej woli, a więc tak, zakładam, że to jest tu jawna prowokacja, tylko na czyj młyn ta woda płynie, no to już myślę, że przed chwilą powiedziałem i no i to jest najbardziej przerażające. No to jak w takim razie Polska powinna na to zareagować? Gdzie jest granica tej cierpliwości, o której pan powiedział? Czy powinniśmy? No właśnie, a propos tego młynu i wody, więc myślę, że to jest wielowątkowe zagadnienie. Przede wszystkim powinniśmy nie ulegać szantażowi i presji, ale działać rozsądnie w granicach takiej racjonalnej i cywilizowanej odpowiedzi, bo każda taka prowokacja może nas nakręcać i powodować eskalację. Po prostu powinniśmy trwać na swoich stanowiskach, umiejętnie bronić, tylko tutaj jest niestety pies pogrzebany, bo Polska w tym konflikcie medialnym, bo to on przede wszystkim na tej płaszczyźnie się dzisiaj odbywa i to ona jest istotna, no nie jest jakby przelicytowana 1:100, jeżeli chodzi o, powiedzmy, polski punkt widzenia i polską rację stanu, bo już nawet nie mówię rządowy, to nie chodzi o rząd,
o tych czy innych polityków. To chodzi o polską nację stanu, o wizerunek naszego kraju, który będzie się co najmniej ciągnął jeszcze za kilka kadencji, zapewne, jeżeli nic się nie zmieni. No, przykład, polityka w sieci, taki portal, który analizuje te zjawiska od strony medialnej, podaje, że fraza Polish Holocaust, ta, która właśnie tam w tym nagraniu była testowana, pada w tej chwili średnio 60 tweetów na godzinę i publikowane jest przez wszystkie agencje newsowe, tam od Bloomberga, przez Politico, po The Times i tak dalej. Natomiast nie ma właściwie żadnej kontrakcji ze strony rządu. Profil Polskiej Fundacji Narodowej na Twitterze, tam chyba 300 obserwujących, jesteśmy sparaliżowani, a polscy politycy mówią, no że tak, chcieliśmy tutaj dobrą ustawę uchwalić, ale może trochę nie wyszło, może ona wejdzie w życie, ale nie będzie stosowana. Jeżeli my nie będziemy bez agresji, tak? Ale jasno, konkretnie pokazywać swoich polityków. Choroba jest pozytywnie w Polsce. 22 stopni na minusie będzie. Dlaczego? Tak, mam przecież tysiąc argumentów. No to takie filmy będą chodzić i nie będą się spotykały z odpowiedzią. Ja już taką odpowiedź napisałem, ona niedługo będzie po angielsku publikowana w izraelskim portalu amerykańsko-żydowskim Forward, do którego już wcześniej też pisałem tekst, ale to nie jest rola dziennikarzy, to nie jest rola tylko dziennikarzy. My możemy starać się pokazywać polski, tu podkreślam nie rządowy, ale polski punkt widzenia od strony historii, bo jestem też historykiem, ale jak rząd MSZ się nie weźmie w garść, no to będziemy puszczeni z butami, to się przełoży na inwestycje. Panie redaktorze, mówienie, że tutaj rząd ma najważniejszą rolę, jest w pewien sposób, jest oczywiście prawdą, ale jest też, mam wrażenie, dosyć proste. A dzisiaj profesor Andrzej Zybertowicz w Polskim Radiu mówi, że Izrael ma lepsze kontakty dyplomatyczne, większe doświadczenie też, można powiedzieć, właśnie i skuteczność dyplomatyczną w związku z tym, a nasza siła w związku z tym, że jest nas, mówiąc wprost, więcej, to są właśnie media społecznościowe, o których pan wspominał. Profesor Zybertowicz twierdzi, że w tychże mediach społecznościowych powinniśmy doszukiwać się swojej ewentualnej przewagi w tym dyplomatycznym kryzysie, czy wręcz nawet wojnie. Ale jedno drugiego nie wyklucza, rząd ma funkcje instytucjonalne. Ale czy zgadza się pan, że tutaj ta rola mediów społecznościowych jest faktycznie aż tak duża i nie wiem, użytkownicy oczywiście Twittera czy Facebooka mogą naprawdę aż tak bardzo wpływać na politykę? Oczywiście, że jest duża, to udowodnimy wybory w Stanach Zjednoczonych, chociaż przed chwilą ten przykład, który przywołałem, niestety liczbowo na niekorzyść Polski, też pokazuje, że ten front walki informacyjnej się odbywa. Przecież to wszystko, o czym dyskutujemy, dzieje się w internecie. Film był umieszczony w internecie, petycja, a rozchodzi się przez media społecznościowe. Tylko, że my bez wsparcia finansowego, bo jest masa polskich internautów, ludzi po prostu dobrej woli, którzy starają się dwoją, troją, jak mogą, po nocach każdą taką rzecz wyłapują, analizują, podają dalej i im po prostu chwała, bo naprawdę tutaj masa takich bezimiennych, często ludzi bezimiennych w tym sensie, że pod jakimiś awatarami, ale naprawdę z niesamowitym zapałem i intencjami robią dla Polski fantastyczną pracę, tylko że mimo tego brakuje nam takiego soft power, takich jakichś pozytywnych wizerunkowych, chociażby ta animacja JPN-u, filmów, czegoś, co będzie nie tylko naszymi tweetami, które można zbywać machnięciem ręki, tak jak to wielu zachodnich dziennikarzy robi, a polskie trolle tam finansowane przez partie coś piszą, tylko to na przykład mowa o dziennikarzu, który sprowokował wypowiedź premiera Morawieckiego w Monachium, bo właśnie on jest pytany nie tylko przez, jak sam nazwał właśnie Polaków, trollami polskimi, ale także chociażby przez, no, chociażby Magdalenę Ogórek, która właśnie pyta go o te konkrety dotyczące jego matki i tej historii, którą przywołał w pytaniu. Dziennikarz New York Timesa odpowiada blokadą i nazywaniem Polaków, polskich dziennikarzy, trollami. No właśnie, to pokazuje, że rzeczywiście no, mamy dużo do tak trolami, dużo problemu, nawet nie wiem, do spełnienia, żeby to jest się ten w ten troll dialog wejść, ale co to jest? Rzeczy co to jest ten troll? Co to jest ten troll? To chyba jakaś przekrętna, durna baba mogłaby to wiedzieć. Co to troll? Co to troll? Pan Bergman publikuje artykuły, udziela wywiadów, Tivet mówi, że się popłakał, jak usłyszał słowa premiera. My musimy reagować. Co to za durny Mongol? I pokazywać, że no, on się może popłakał, ale równocześnie
kiedy zaczął pisać, o co tak naprawdę chodziło, to powiedział, że matka go uczyła w domu, że Polacy byli gorsi od nazistów podczas wojny. Słowa po polsku nie chciała mówić, za to mówiła po niemiecku. No i pytajmy się wprost, no to w takim razie, na ile można być uprzedzonym do Polski? Znaczy, oni po prostu są uprzedzeni do Polski też z tego powodu, że tutaj w Matkę Boską wierzą, że tu jest papież. Oni po prostu, to jest wojna religijna, proszę Państwa, jak to mówią, hybrydowa, Jackowski tak mówił o końcu świata i w końcu się poddał, zaczął tłumaczyć, że to jest po prostu wojna hybrydowa, że to nie będzie jakiegoś atomu dosłownego, tylko oni się sami wyniszczą. No ja tutaj zacząłem już mówić, że w roku 607 przed naszą erą za grzechy Izraela, Izraelici, Jeruzalem, Sedekiasz, dwupokoleniowe królestwo judzkie było ukarane niewolą 70-letnią. Potem w roku 70 zniszczeniem totalnym Żydów, że Żydów już takich prawdziwych nie ma. Dziś prawdziwych Żydów już nie ma. Szybko teraz, w ciągu może tygodnia, nie, ale musimy zacząć, może to jest nie, ten moment. Nie, antypolonizmie. Dziś prawdziwych Żydów już nie ma. Porównał, że to jest nie ma, nie będzie. W takich kategoriach, czy faktycznie w Izraelu rodzi się antypolonizm? Bo to jest pytanie chyba dosyć antypolonizm. Tam w Izraelu się rodzi. Diabeł, szatan się troi i się już rozrodzi. Tylko koni, tylko koni, tylko koni, tylko koni, żadne życie. Te emocje są tam sztucznie napędzane w jakiejś mierze, co nie zmienia faktu, że na pewno antypolonizm taki niepowodowany żadnymi racjonalnymi przesłankami, w tym sensie, że nie będący jakąś złością na tę ustawę, tylko po prostu rodzajem niechęci do Polaków jako takich istnieje, chociaż nie potrafiłbym powiedzieć na pewno w jakiej skali, tak samo jak nie chciałbym mówić w jakiej skali istnieje w Polsce antysemityzm, czy nazywać Polaków antysemitami, tak samo jest wielu obywateli Izraela bardzo pozytywnie nastawionych do Polski, otwartych na ten dialog, rozumiejących jako różne oblicza. Po prostu Żydzi, tak jak Polacy, są różni, ale też wśród nich, i to trzeba powiedzieć wprost, tak jak wśród Polaków, są ludzie, którzy po prostu Polski nie tolerują, którzy żywią się stereotypami i nie chcą żadnego dialogu. Po prostu, kiedy wiedzą czy słyszą o Polakach, to tylko i wyłącznie w najgorszym kontekście. I to myślę, że nawet bardziej niż w Izraelu, bo tam to częściowo jest historycznie, poprzez jakieś dziedzictwo, taka wiedza o Polakach, którzy zdradzili swoich sąsiadów podczas wojny. Jak pan jest głuchy, to niech pan się leczy. Antypolonizm jest najbardziej aktywny i żywy, niestety wśród Ameryki. Pan mówi cały czas, że ten antypolonizm jest, że on istnieje, a więc w języku angielskim można powiedzieć, że wypowiada się pan w czasie present simple, czyli to oznacza, że ten antypolonizm się rodzi, czy on się bardziej budzi, bo był w pewien sposób ukryty. Jest, ale żeby był teraz, to musiał się skąd wziąć na głębokie korzenie, no właśnie z tej przypisania Polakom winy za Holokaust poprzez taką uproszczone wnioskowanie, że skoro niektórzy Polacy wydawali swoich żydowskich Niemców, to oni są odpowiedzialni za ich śmierć bezpośrednio, ale Niemiec jako egzekutor już nie jest odpowiedzialny, no bo przecież on tego nie zrobił z własnej woli, tylko wykonywał rozkazy. To ja nic z tego nie poradzę. The Guardian, dziennika, który pisał właśnie dokładnie używając tych słów, że Polacy nie mogą całości uniknąć winy za Holokaust, ponieważ Niemcy tę traumę przepracowali i za nią przeprosili, natomiast narody takie jak Polska, Ukraina czy Litwa wydawali Żydów często i to jest taka słowa ze względów na entuzjazm, jakiś taki taką rządzę krwi i antysemickie nastroje, czyli Polacy są i dlatego tak też są często niemalże wprost nienawidzeni, cały czas podkreślam, nie przez wszystkich Żydów, przez mniejszych, ale są dlatego właśnie nienawidzeni, że tożsamieni są z tymi, którzy dokonywali tych zbrodni po prostu motywowani taką czystą nienawiścią, a nie jakąś machiną, w którą zostali wciągnięci trochę bez własnej woli i tak dalej. No,
To jest dzisiaj diagnoza problemu. Jak sobie tego nie uświadomimy, to nie będziemy potrafili na niego mądrze i skutecznie odpowiedzieć. On się właśnie bierze z takiego uproszczenia. Mamy diagnozę, panie redaktorze, ale czas nas goni, więc jeszcze krótkie pytanie o przyszłość. Johnny Daniels z fundacji From the Depths mówił, no w emocjach chyba trzeba tak powiedzieć, niedawno, że większość Żydów kolaborująca z nazistami robiła to ogromna większość tysięcy polskich kolaborantów matko, albo z chciwości, albo z czystej nienawiści. I wczoraj Johnny Daniels przeprosił za te słowa na Twitterze, prosił o wybaczenie, wzywał do rozpoczęcia nowego etapu, stąd pytanie na koniec do pana, czy rozpoczęcie nowego zobaczmy etapu tutaj jest możliwe. Jest możliwe tylko z ludźmi dobrej woli, takimi, którzy potrafią nawet kiedyś w tych emocjach dają się ponieść, a tak było w przypadku Johnny'ego, którzy potrafią przemyśleć, zastanowić się, jaki jest bilans zysków i strat, co ostatecznie powinno nam przyświecać i bardzo się cieszę do jego słowa, jego przeprosiny mądre i uważam, że dzisiaj wszyscy powinniśmy wziąć kilka głębokich oddechów i zastanowić, co tak naprawdę pozostanie po tej katastrofie dyplomatycznej, ani Żydzi, ani Polacy nie skorzystają. I myślę, że te niegodziste przeprosiny, chciałbym, żeby inni też się potrafili tak czasami zreflektować i też przeprosić. I Polacy, i Żydzi, bo czasami... Miejmy na taką nadzieję, że nastąpi refleksja. Czas nas już dogonił. Marcin Makowski z tygodnika Do Rzeczy Wirtualnej Polski był gościem gorącego tematu. Serdecznie dziękuję panu i dziękuję państwu za uwagę. Reklama. Andrzej. Barbara. Paweł. Dominika. Tomek. Beata. Oni już skorzystali z naszej oferty. Jeśli jeszcze nie mieliśmy okazji udzielić Ci kredytu, to w Crédit Agricole Bank Polska S.A. chcielibyśmy przywitać Cię ofertą powitalnego kredytu gotówkowego do 3000 zł do roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0%, czyli spłacasz dokładnie tyle, ile pożyczasz. Crédit Agricole. Cały bank dla Ciebie. Oferta powitalna ważna do 31 marca. Szczegóły w placówkach banku i na www. Udzielenie kredytu zależy od posiadania zdolności kredytowej. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP, szybki procesor Intel Core, Windows za jedne 1899 zł. Smartfon Samsung Galaxy J3, duży 5-calowy ekran za jedne 499 zł. Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.polskieradio.pl. Jest! Super grosz! Super grosz! Super grosz! Super grosz! Zapytamy przechodniów, z czego się z infekcjami. Z brakiem słońca i przytępieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO. Jednolity znak pomoże Ci dokonać świadomego wyboru. W niektórych krajach Europy funkcjonują już takie rozwiązania. W Polsce też chcemy decydować o dobru i zdrowiu naszych bliskich. Pomóż nam wprowadzić jednolite znakowanie wolne od GMO. Wejdź na chcewiedzieć.pl i wyślij apel do Ministerstwa Rolnictwa. Twój głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. Ma poważne znaczenie. 24 jest 15.30. Informacje dnia. Nord Stream 2 narusza zasady dywersyfikacji, która leży u podstaw bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Dlatego prowadzi
prowadzimy aktywne działania i wspieramy działania instytucji europejskiej mające na celu zablokowanie budowy tego gazociągu, powiedział premier. Tu Wrocław skarży się, jakiś Ferratum Bank, jakieś cigyni, tutaj to trzeba. Mateusz Morawiecki, który podkreślił, uregulować. Że polski rząd z zadowoleniem przyjmuje do wiadomości i wczorajszy apel europejskich i niemieckich posłów, który ukazał się na Zeitung. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch wyraził przekonanie, że w pierwszym kwartale tego roku sfinalizujemy sprawę patriotów. Wcześniej w Radzie Jedynce minister obrony Mariusz Błaszczak mówił, że rozmowy o zakupie amerykańskich zestawów obrony powietrznej są bardzo zaawansowane. Jego zdaniem wiele wskazuje na to, że sprawa zostanie sfinalizowana w pierwszym kwartale tego roku. Odróżnić mężczyznę od kobiety. Paweł Soloch. Jest durny i jadł nie te kotlety. Oczywiście wierzę w tempo prac, które były podjęte wcześniej, są kontynuowane i podzielam ten optymizm. Polska rozmawia ze Stanami Zjednoczonymi o zakupie zestawów Patriot od kwietnia 2015 roku. W listopadzie zeszłego roku amerykański kongres zgodził się na sprzedaż naszemu krajowi uzbrojenia, w tym radarów i rzutnych pocisków za 10,5 miliardów dolarów. Minister obrony Błaszczak powiedział, że 100% PKB banków żydowskich jest pełno. Ja się wcale nie dziwię, że z tamtej strony oni tak jakoś strasznie szaleją. Z tej strony właśnie Wrocławia, że Polska powinna się opamiętać. Fentanylem, który imituje działanie syntetycznej heroiny, może spowodować albo odciąć ten Wrocław sobie, albo co, bo oni tam będą te... tego typu substancji, powiedział Tomasz Białas. Że oni się sami cieszą, że są tam we Wrocławiu. I będą tu szaleć. Polska policja znalazła etykiety w języku polskim. Nawet zareagowała w ten Ferratum sposób, Bank. I Ferratum. Ferratum Bank. A super polskojęzycznych, żeby ostrzegać. Tomasz Białas wyjaśnia, że fentanyl jest wykorzystywany w przemyśle farmaceutycznym jako lek przeciwbólowy, który działa wielokrotnie silniej niż morfina. Używany jest przez pacjentów w stanach terminalnych w postaci plastrów naklejanych na ciało, ponieważ wypowiadanie się w małych dawkach uśmierzają cierpienie. Zatem w dopalaczach w niekontrolowanych ilościach powoduje wyciszenie, spadek ciśnienia tętniczego, zatrzymanie oddechu. I dzwonią. Ja bym prosił. Ja mówię, jak nastąpił ci słowo na ucho, no to już nie ma. One działają na receptury w mózgu w ten sposób, że oszukują jako mózg. Ci ludzie, którzy zażyli tego typu środki, nie są widoczni, ponieważ oni podsypiają i w pewnym momencie, tak jak mówię, umierają. Prokuratura bada przypadek zgonów trzech mężczyzn w Gorzowie Wielkopolskim, którzy prawdopodobnie podczas wspólnej imprezy mogli zatruć się opioidami w dopalaczach. Na podstawie analizy zespołu oceny ryzyka furanyl fentanyl obecny w takich dopalaczach jak FUF, Gumiś i już innych powinna Polska na liście nowych substancji psychoaktywnych niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka. Odnośnie banku Ferratum, czy tam jakiś super gros, bo hospitalizowano ponad 4000 osób, a 21 osób zmarło. Mają jakieś listy, proszę Państwa, z pogróżkami, tak jak była kancelaria z Łodzi, proszę Państwa. Przecież myśmy tam mieli do zapłacenia 5200. Gdzie to jest, te 5200 złotych? Podjęto na nadzwyczajnym posiedzeniu parlamentu w obecności 38 parlamentarzystów przy bojkocie przedstawicieli opozycji. Opozycyjni politycy twierdzą, że do przyjęcia decyzji zgodnie z konstytucją potrzeba było co najmniej 43 osób. Zapłacimy to! Od 5 lutego aresztowano m.in. byłego prezydenta kraju oraz sędziego Sądu Najwyższego. USA, Indie i Kanada apelują do władz Malediwów o przywrócenie porządku w kraju. Wiele państw wydało też ostrzeżenia przed podróżami na Malediwy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, na zegarach w Polsce godzina 15:34. W naszym programie czas na spojrzenie na wschód. Ja już zatem Państwu serdecznie dziękuję za ostatnie 3 godziny, a w studiu jest już Maria Przełomiec i jej goście. Spojrzenie na wschód. Czyli proszę Państwa,
zły PR dla Maria, tam supergrosza, supergrosza, ale ten Veratum dzwoni facet, czyli eksperta w sprawach bezpieczeństwa energetycznego, redaktora naczelnego i przez telefon chce nakombinować. No przez telefon trzeba grzecznie, bo może się ktoś wyłączyć. Z autora m.in. portalu Przegląd Bałtycki, pana Dominika Wilczewskiego. Pan, dzień dobry. No wie, dzisiaj chciałabym poruszać dwa tematy do pewnego stopnia ze sobą związane, czyli stosunki polsko-litewskie oraz kwestie bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu. Zacznijmy od Litwy, bo w zeszłym tygodniu miała miejsce bezprecedensowa, właściwie bardzo prawie trzydniowa wizyta polskiego prezydenta Andrzeja Dudy w Wilnie. Okazją były uroczystości setnej rocznicy utworzenia współczesnego państwa litewskiego. Jerzy Haszczyński, czyli dziennikarz, który kilka lat spędził w Wilnie i jest teraz szefem działu zagranicznego Rzeczpospolitej, napisał, że dawno nie można było z takim optymizmem spoglądać na przyszłe relacje między Warszawą i Wilnem, także na samej Litwie. Wizyta prezydenta Polski po 8-letniej przerwie, przypomnijmy, wywołała całą falę optymistycznych, a niekiedy wręcz entuzjastycznych komentarzy polityków i publicystów. Panie Dominiku, rzeczywiście mamy przełom? Są jakieś konkretne rezultaty wizyty polskiego prezydenta? Trzeba zacząć od takiego zaznaczenia, że prezydenci i na Litwie i w Polsce oni akurat mają, wydaje się, że mają ograniczone pole podejmowania decyzji w takich kwestiach najbardziej takiego z punktu widzenia zwykłego obywatela, czyli obywatela litewskiego, obywatele litewskiego narodowości polskiej, to powiedział akurat decyzje, które sytuację właśnie jako Polaka na Litwie, to raczej podejmowane są przez inne instytucje, natomiast prezydenci mogą po prostu kreować pewną atmosferę jakimi właśnie swoimi wypowiedziami, czy choćby taką pozytywną, dobrą chemią między jedną a drugą głową państwa. Pamiętamy, że była bardzo dobra, właśnie taka bardzo dobra chemia przed kilku laty, jeszcze za życia Lecha Kaczyńskiego. Jego stosunki, bardzo dobrze układały się jego stosunki takie personalne z prezydentem Waltasem Adamkusem. No i na wiele nam się to nie przydało, to znaczy Polakom na Litwie się nie przydało. I właśnie dlatego mówię, że trzeba też zwracać uwagę na to, kto ma jakie kompetencje, bo tak naprawdę to my czekamy na dobre decyzje, życie, na przykład na jakiś dziś pierogi litewski rząd. Do tego jest konkretnego natomiast nie wszyscy są zadowoleni. Prezydenta Duda dosyć ostro skrytykowała na portalu prawy.pl jedna z wiodących działaczek akcji wyborczej Polaków na Litwie. Po pierwsze uznała, bo jednak jakaś decyzja zapadła, że decyzja prezydentów Polski i Litwy o wznowieniu prac komisji, która miałaby się zająć kwestiami związanymi z oświatą i zwrotem ziemi, nie ma najmniejszego sensu, bo tutaj cytuję, to jest kompletny surrealizm i działanie na zwłokę. A po drugie skrytykowała bardzo mocno prezydenta Andrzeja Dudę za to, że powiedział, że wiele oczekiwań jest wygórowanych, dodając, że dla większości spraw uda się nam znaleźć rozwiązanie. Pani Cytacka stwierdziła, że tutaj Andrzej Duda włożył do ręki nóż litewskim władzom. To jest na pewno wypowiedź, która jest bardzo wyolbrzymiona i jest, ona została wygłoszona na portalu, który tak jak akurat wglądy tam zapewne się często zdarzają, bardzo krytyczne wobec państwa litewskiego jako takiego. Bo do tych słów też już się zdążył odnieść dzisiaj z akcji wyborczej Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski, który wyraźnie zaznaczył, że to no jest nic się nie urodziło, to sprawdzam telefony. Ugrupowania, bo akurat ta pani żadnego stanowiska partii nie pełni. Ja bym tutaj też przypomniał takie zdarzenie. Rzeczywiście ranga pani Renaty Cytackiej trochę spadła, jak mi się wydaje, w ostatnim czasie, bo ona rzeczywiście była swego czasu twarzą na przykład protestów przeciwko ustawie o szkolnictwie na Litwie, ale w ostatnim czasie też nie udało jej się zdobyć poparcia, gdy kandydowała na szefa wileńskiego oddziału Związku Polaków na Litwie, więc możemy albo tutaj, to można to różnie traktować, albo to jest rzeczywiście jakiś konflikt wewnątrz AWPL-u,
bo Waldemar Tomaszewski z kolei bardzo chwalił, mówił, że jest dobry duch, po tej wizycie można oczekiwać, jakie sprawy są rozwiązane, albo może jest to po prostu jakieś takie mruganie okiem do jakichś środowisk w Polsce, środowisk tak zwanych kresowych, które zwierają szyki i nie wierzą w jakiekolwiek polepszenie. Czy co, ta komisja rzeczywiście nie ma żadnego sensu? No dobrze, ale pan komisję najlepiej właśnie oceniać po owocach, bo swego czasu już taka komisja właśnie przed paru lat działała i trudno mu powiedzieć, czy przyniosła pozytywne rezultaty. Na pewno trzeba czekać na te rozwiązania, jeśli chodzi o szkolnictwo. No to tutaj jest sprawa egzaminu z języka polskiego, czy on miał być obowiązkowy i czy te wyniki z egzaminu z języka polskiego miały być wykorzystywane przy rekrutacji na studia wyższe. To są bardzo szczegółowe kwestie, ale oczywiście one odgrywają dużą rolę dla samej społeczności polskiej. I no, dopiero jeśli taka komisja rezultaty rezultaty pracy doprowadzą do takiego, to oczywiście zawsze dobrze, że dobrze, kiedy jest okazja do rozmowy, kiedy można ustalać miejsca styczne. Panie Dominiku, pan mówił o konkretach. Otóż w trakcie wizyty prezydenta Dudy na Litwie Partia Socjaldemokratyczna zarejestrowała w Sejmie projekt ustawy o mniejszościach narodowych. On przewiduje między innymi, że w samorządach, gdzie mniejszości narodowe stanowią co najmniej jedną trzecią mieszkańców, to język mniejszości ma być stosowany w urzędach obok języka litewskiego, że w gminach, gdzie jest jedna trzecia mniejszości, to mają być nazwy dwujęzyczne, ulicy i nazw topograficznych. Że dwujęzycznie mogą być także rozmowy prowadzone w gminach, nie tylko w samorządach, ale także w urzędach państwowych. Czy jest szansa, tak, socjaldemokraci już nie są w rządzącej koalicji, niemniej i premier, i szef MSZ-u są z partii socjaldemokratycznej. Czy jest szansa, że tym razem ta ustawa może przejść, czy tak jak zawsze? Ustawa zostaje zgłoszona, wszyscy są pełni optymizmu, a potem klapa. Nauczony doświadczeniem poprzednich tego rodzaju propozycji, ja zawsze jednak się wstrzymuję przed jednoznaczną odpowiedzią, czy jest szansa, czy nie, bo pamiętamy z najsłynniejszy przypadek, to była propozycja zmian w ustawie o pisowni nazwisk w 2010 roku, kiedy to był projekt rządowy, który nie przeszedł przez litewski Sejm. No, w tym przypadku możemy mówić być może o jakiejś większej szansie ze względu na to, że akurat dominująca frakcja w Sejmie, czyli Związek Zielonych i Rolników, w ostatnim czasie się był dosyć zdyscyplinowany, jeśli chodzi o głosowanie nie wyłamywali się posłowie ze wspólnego głosowania w ramach tej frakcji, więc jeśli ich uda się przekonać, no to być może jest szansa, że przeszedł dokładnie w takiej formie, w jakiej został zgłoszony, że tutaj dojdzie jednak do jakichś ograniczeń. To już jeśli chodzi o te precyzyjne kwestie, tam te progi, od których będzie można tego język używać. Panowie, to będzie pytanie już do obu panów, dlatego że oprócz głosów entuzjazmu na Litwie pojawiły się również takie głosy ostrzeżenia. Wyrazili premier Czwilus oraz były minister spraw zagranicznych, pan Walionis. Ten ostatni stwierdził, że próby ożywienia relacji z Polską należy traktować bardzo ostrożnie, dlatego że Warszawa jest w tej chwili w konflikcie z instytucjami Unii Europejskiej. Poza tym Polacy minus 21 stopni. Ustawy o UPN-ie i dlatego zdaniem Pawionisa Polsce nie zależy na dobrych relacjach z Litwą, proszę państwa, na poszukiwaniu nie była sojuszników. Ta firma z Łodzi i ona właśnie też straszyła i postraszała. On również twierdzi, zauważa, że w momencie, kiedy Polska ma świetne stosunki z Unią i ze światem, to fatalne z Litwą, w momencie, kiedy psują się stosunki ze światem, to nagle poprawiają z Litwą. Na początku marca do Polski przyjeżdża marszałek litewskiego Sejmu, 8 marca w Wilnie ma być premier Morawiecki. Czy Litwa ma interes w podtrzymywaniu dobrych stosunków z Polską? Tym razem pan Wojciech Jakubik. Oczywiście, tak samo Polska ma interes w tym, aby utrzymywać współpracę z Litwą w szeregu konkretnych tematów, w których się zgadzamy. Mamy wspólne działania przeciwko gazociągowi Nord Stream 2, o którym władze obu krajów mówią
odmieniają przez wszystkie przypadki każdego dnia, ponieważ jest to dla obu państw jeden z kluczowych tematów w polityce europejskiej na płaszczyźnie właśnie relacji z Brukselą. Tutaj Polska i Litwa mówią praktycznie jednym głosem. Mamy wspólne priorytety w polityce wschodniej Unii Europejskiej. Oba kraje są zaangażowane na Litwie, wręcz konkurują na Ukrainie. Wręcz konkurują o to, kto będzie bardziej zaangażowany na Ukrainie, ale ostatecznie mamy tutaj Litwa wygrywa chyba. Wspólny interes. Tak, to my troszkę pokazujemy teraz bardziej hardą postawę względem Ukrainy, ale interesy mamy te same, mam nadzieję, że o tym nie zapomnieliśmy. Jeśli chodzi o energetykę, czyli to, czym ja się zajmuję, no to tutaj już jakiś czas temu doszło do pewnego przełomu. Udało się załatwić kilka spraw dla PKN Orlen, który był jednak sekowany na Litwie. Litwini tutaj po bardzo kolei ustępują. Bardzo ważnych spraw, tak. Panie Dominiku, czy powinni polska strona, polska powinna przejmować się tymi ostrzeżeniami z ust jednak no, polityków nie bez znaczenia? Tak, aczkolwiek ja bym to zaznaczył, że już to nie są głosy charakterystyczne dla większości elit litewskich, jak zarówno Andrius Kubilius, jak i Antanas Valionis to już są no, politycy odchodzącego raczej pokolenia w litewskiej polityce, może nie jacyś bardzo wiekowi, ale już nie odgrywający tak istotnej roli w kreowaniu litewskiej polityki zagranicznej. Na pewno no, są pola do współpracy i wiadomo, że Litwa na pewno nie będzie dążyła do tego, żeby zadrażniać stosunki dla dobrych stosunków z Polską, zadrażniać stosunki szczególnie z Niemcami, bo raczej ja bym się spodziewał tutaj próby po litewskiej polityce zagranicznej, próby znalezienia takiego złotego środka między dobrymi stosunkami z Polską, a dobrymi stosunkami z krajami Europy Zachodniej. No, jeżeli chodzi o Nord Stream 2, to chyba dobrego z tego złotego środka znaleźć się nie da i tutaj przechodzimy płynnie do energetyki. Panie Wojciechu, wszyscy bardzo się podniecili opublikowanym przez Frankfurter Allgemeine Zeitung apelem 7 niemieckich europosłów i posłów do rządu niemieckiego o natychmiastowe wstrzymanie budowy gazociągu Nord Stream 2. Czy to jest w ogóle realne? Jak to można w ogóle potraktować? To jest raport mniejszości. Można by powiedzieć, że ci politycy są odosobnieni w swojej krytyce z tego względu, że jednak polityka realna jak to można do tego, aby ten projekt doszedł do skutku przy poszukiwaniu różnych kompromisów, jak na przykład powikłań, za wszystko od słuchaczów składa łatwa podkarpacja. Kiedy powstanie Nord Stream 2, to teoretycznie można przestać wysyłać rosyjski gaz przez Ukrainę. Upada system gazociągowy, który jest nierentowny. Upada czekamy na spadek. Upada budżet w ciągu 10 dni to jest jedna połowa tygodnia. Czekamy na spadek. A zatem pojawiła się propozycja kompromisowa. Czekamy na spadek. Co powiedział? Gdybyśmy mieli Jamajkę czy koalicję z Zielonymi, może by byłoby inaczej. Mamy starą, nową, wielką koalicję. No tak, a doświadczenie uczy, że minimalne dostawy mogą zostać wstrzymane, bo na przykład okaże się, że gazociąg po stronie rosyjskiej wymaga remontu. I co to znaczy minimalne? Bo tak, minimalne to znaczy? Może być poniżej tej granicy odpowiedzialności dla Ukrainy. I co wtedy? Ale czy ten apel niemieckich posłów może mieć jakieś wpływ na rozpoczęte dzisiaj posiedzenie Komisji Parlamentu Europejskiego do spraw przemysłu energii i badań naukowych? Bo tematem tej komisji są proponowane zmiany w unijnej dyrektywie gazowej, zmiany polegające na tym, że tą dyrektywą mają zostać objęte gazociągi importowe, także te z państw trzecich, takie jak Nord Stream 2. Chodzi o to, żeby każdy gazociąg importowy miał te same zasady, żeby były przejrzyste i w konsekwencji, jeżeli Nord Stream 2 miałby im podlegać, to możliwe, że jego budowa zostanie opóźniona przez konieczność dostosowania inwestycji, co z punktu widzenia krytyków jest bardzo korzystne, no bo jeżeli nie da się tego zablokować, to chociaż można opóźnić w międzyczasie, rozbudowując terminal, budując Baltic Pipe. I dyskusja w Parlamencie Europejskim jest o tyle łatwiejsza z polskiego punktu widzenia, że tam jest więcej zwolenników wspólnej polityki energetycznej, więcej krytyków polityki rosyjskiej na Ukrainie, właśnie Zieloni, właśnie część chadeków niemieckich. Czyli jest szansa, 21 marca ma to być jest na to szansa. Teraz ITRE, czyli właśnie ta komisja, o której mówimy, dyskutuje na ten temat. Przewodniczącym jest Jerzy Buzek, który już rozpoczął obrady od rozrysowania pewnych punktów granicznych i ta rozmowa toczy się po myśli Polski, z tym, że w
trilogu mamy nie tylko Parlament Europejski, mamy też Radę, mamy Komisję. Komisja przedstawiła projekt, więc jest za. Parlament może być za. I teraz w Radzie Europejskiej państwa członkowskie będą musiały zdecydować. I tu znowu mamy Niemców, którzy nie będą chcieli wpuścić Komisji Europejskiej do tego tematu. Nie będą chcieli dać jej narzędzi do mieszania się do Nord Stream 2, no bo tak jak mówił właśnie Zygmunt Gabriel w Moskwie, Niemcy nie pozwolą na to, aby Komisja mieszała się do tego przedsięwzięcia i tutaj no niestety nie ma złudzeń, ale presja na Niemców rośnie, ona jest coraz większa. Takie artykuły w Frankfurter Allgemeine Zeitung czy apele, które wcześniej się pojawiały o zablokowanie tego projektu także na łamach tej i innych gazet, to było coś jeszcze nie do pomyślenia w 2015 roku. Czyli mamy światełko w tunelu, chociaż ciągle nie wiadomo, czy nie jest to pociąg, mówiąc starym dowcipem, ale... Gdybyśmy mieli otoczenie lepsze, gdybyśmy mieli więcej argumentów w dyskusji z Brukselą tak ogólnie, no to byłoby nam troszkę łatwiej. Dobrze, w tym samym Frankfurter Allgemeine Zeitung, tylko trochę wcześniej ukazał się artykuł bardzo krytycznie opisujący taki polski, no nie tylko polski projekt, ale Baltic Pipe. Ja tylko przypomnę, że to jest gazociąg, który przez Danię ma łączyć Polskę ze złożami, z norweskimi złożami gazu. Roczna przepustowość 10 miliardów metrów sześciennych. Ma być gotowy w 2022 roku, czyli wtedy, kiedy skończy się kontrakt jamalski Polski. I otóż w tym artykule Baltic Pipe oraz polska strategia energetyczna i sposoby jej realizacji zostały przedstawione dokładnie tak jak Nord Stream 2, czyli Polakom nie ma to żadnego uzasadnienia gospodarczego, ekonomicznego, ma to wyłącznie uzasadnienie polityczne. Czy to prawda? To nieprawda. Tak samo jak w filmie Lot na polscy ułani lecieli na czołgi z szablami, co nigdy nie miało miejsca. Tak samo projekt Baltic Pipe nie jest przedsięwzięciem politycznym, a ekonomicznym, który ma przynieść pewne skutki także polityczne w postaci zmniejszenia zależności od Rosji, bo relacje gazowe z Rosją to jest polityka, a zatem narzędzie ekonomiczne w postaci Baltic Pipe zmniejszające zależność od dostaw z Rosji będzie miało skutek polityczny rzeczywiście w postaci tej mniejszej zależności politycznej wynikającej z tego, że sprowadzamy dużo gazu z Rosji. Projekt jest w pełni wspierany przez Danię, która wpisała to sobie do strategii operatora narodowego. Są stałe kontakty z Polakami, Tuńczykami i Norwegami. Dania prosi. Każdy ma swoją rolę do wykonania. Dania prosi. Chcą sprzedać jak najwięcej gazu do naszego regionu, który jest potrzebował Dania więcej gazu, prosi. Zachodnia Europa będzie potrzebowała prawdopodobnie mniej przez rozwój odnawialnych. Duńczycy chcą być pośrednikiem, chcą zarabiać na tranzycie, rozważają także import na przykład LNG przez Baltic Pipe z polskiego terminalu LNG. No a Polacy chcą sprowadzić te co najmniej 8 zakomenderowanych przez PGNiG miliardów metrów sześciennych rocznie, a kto wie, czy nie więcej, dla siebie i być może dla regionu, więc przedsięwzięcie, tym bardziej po wykonanym studium wykonalności, czyli takim ekonomicznym dokumencie, który opisuje, jak to można zrealizować zgodnie z interesem ekonomicznym, to przedsięwzięcie najbardziej jest przedsięwzięciem, które będzie miało skutki polityczne, no bo niestety ta polityczna zależność od Rosji jest, ale dzięki temu projektowi się zmniejszy. No właśnie, Niemcy to przedstawiają troszeczkę tak, jakby to była siostra bliźniaczka Nord Stream 2. Oczywiście ta niemiecka dokumentacja została natychmiast podwycona przez koniec media rosyjskie. Świata, już to wszystko szlak trafi. Czy to warto? Stała się nowelizacja ustawy o IPN-ie, bo nie, autor jednego z komentarzy napisał, że jeśli Polska nie boi się pójść na całkowicie nieopłacalny konflikt z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, to wcale nie jest dziwne, że jest gotowa poświęcić kilkaset milionów dolarów, żeby nie podgrzewać wody na rosyjskim gazie. Skąd nagle ten zmasowany atak rosyjsko-niemiecki? Do końca tego roku ma zostać podjęta ostateczna decyzja inwestycyjna, która przesądzi o tym, że gazociąg zostanie zbudowany niezależnie od tego, kto będzie rządził w Polsce, jakie pojawią się inne pomysły. A zatem, jeżeli Rosjanom nie uda się zablokować Baltic Pipe do końca tego roku, no to zapadnie decyzja, która już przesądzi, że po raz trzeci w historii, trzecie podejście do Baltic Pipe w końcu się uda Polakom i uda się zmniejszyć ich zależność od Rosji, za którą idzie także zależność polityczna. Być może dlatego takie wzmożenie w rosyjskiej prasie całkowicie kontrolowanej przez państwo. Można przeczytać różne przekłamania o tym, że komisja nie popiera tego projektu, że wszyscy są naprawdę przeciw, ale w dokumentach jest zapisane. Baltic Pipe jest projektem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej, a zatem jest jednym ze strategicznych
publicznych przedsięwzięć z punktu widzenia całej Unii Europejskiej. Ma wsparcie Danii, ma wsparcie Norwegii i ma ekonomiczne fundamenty głównie w Polsce dzięki temu, że PGNiG chce większość tego gazu sprowadzić, więc nie ma przesłanek ekonomicznych przeciwko temu przedsięwzięciu, poza tego typu artykułami produkowanymi masowo, które ja raz w tygodniu muszę komentować, okay, żeby odkłamywać kolejne punkty, które są nieprawdziwe po prostu. Ale dlaczego tutaj kij dali do ręki Rosjanom Niemcy? Bo tym razem pretekstem był artykuł w Frankfurter Allgemeine Zeitung. Może temat nowelizacji tej ustawy o IPN-ie jest dobrym przyczynkiem do dyskusji na każdy temat w tym momencie w niemieckich mediach na temat Polski. Wydaje mi się, że nie jest to postawa wynikająca z tego, że Niemcy mają coś przeciwko Baltic Pipe, tylko jednak ta nowelizacja ustawy o IPN-ie ma bardzo duże oddziaływanie na otoczenie medialne w całej Unii Europejskiej. No i jeżeli coś można powiązać z tym tematem, nawet niesłusznie, bo nie ma żadnego związku między Baltic Pipe a tym kontrowersyjnym tematem, no to jednak media to robią, media potrzebują zainteresowania. Pan kilka dni temu napisał, że Rosja intensywnie szuka kija na Baltic Pipe. Na razie bezskutecznie. Bezskutecznie. Komisja Europejska popiera ten projekt. Są wszelkie dokumenty podpisywane. I jedyna szansa na to, że zostanie on zablokowany, to będzie na przykład rozczarowanie partnerów duńskich i szwedzkich, duńskich i norweskich Polakami. I można tutaj grać na różnych polach, także w sprawie nowelizacji ustawy o IPN. Także tutaj można podważać wiarygodność Polski. Być może będzie takie zagrożenie, że właśnie partnerzy skandynawscy się odwrócą, bo Polska straci wiarygodność. Oby tak się nie stało. Dokumenty są po naszej stronie, komisja jest po naszej stronie. Projekt jest na najlepszej drodze do realizacji. No, czyli dobrze, Panie Boże, wspomagaj Baltic Pipe. Dziękuję bardzo moim dzisiejszym rozmówcom, obu panom. Dziękuję Państwu. Życzę miłego popołudnia i zapraszam jak zwykle spojrzenie na wschód. Środa, godzina 15:35. Reklama. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowit. Odkryj greckie smaki w Lidlu. Już teraz. Grecka oliwa z oliwek, kalamata lub extra virgin. Jedynie 17,99. A oryginalna grecka chałwa. Różne smaki. Już od 6,99 za 250 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Moda, różne ma zwyczaje. Wyjątkowy album. Operetka Karola Szymanowskiego. Loteria na mężów, czyli narzeczony numer 69. Wśród wykonawców Wiesław Pochman, Kamerata Silesia i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Michała Klausa. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Słuchacie nowości przedsiębiorczości, serwisu informacyjnego dla firm. 600 tysięcy złotych. Nawet o tyle można teraz zwiększyć kapitał firmy, a wszystko na wyjątkowo prostych zasadach. Nowy kredyt firmowy w Alior Banku pozwoli szybko poszerzyć, powiększyć, pomnożyć możliwości małych firm. Zapraszamy do placówek Alior Banku z PIT-em oraz zaświadczeniami ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Jako sławny dyrygent wyznam, że tak naprawdę to kocham jazz. Honda Jazz. Nowa Honda Jazz z dynamicznym 130-konnym silnikiem. Wypróbuj ją i poznaj ofertę wyprzedażową w najbliższym salonie. Po reklamie. Autopromocja. To jest propozycja dla wszystkich zafascynowanych kulturą i to zarówno jej uczestników, jak i chcących zmienić sposób myślenia o niej. Film, muzyka, sztuka, teatr. Temat rzeka, który warto wspólnie odkrywać i którego ciekawie jest doświadczać. Dlatego też na wspólne rozmowy kulturalne z twórcami i artystami zapraszam w poniedziałki, środy i piątki, chwilę po 22. Maja Kluczyńska. Autopromocja. Polskie Radio 24.
Inwestor, zbliża się godzina 16. Czas na informacje dnia. Wojewoda Mazowiecki wyraził zgodę na budowę pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej przy placu Piłsudskiego w Warszawie. Obchody 40. rocznicy powstania Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach. Rośnie zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Michał Przerwa. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej przy placu Piłsudskiego w Warszawie, informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Jak podano w komunikacie, Sipiera wydał swoją decyzję po rozpatrzeniu wniosku Komitetu Społecznego Budowy Pomników Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz ofiar tragedii smoleńskiej 2010 roku oraz sprawdzeniu kompletności wniosku pod względem formalno-prawnym oraz materialno-prawnym. Społeczny Komitet Budowy Pomników Smoleńskich zapowiedział, że pomnik ofiar tragedii smoleńskiej 2010 roku stanie na obszarze zielonym między placem Piłsudskiego w Warszawie a ulicą Królewską oraz że rozpoczynają się prace nad nim. Rada Warszawy głosami PO przyjęła stanowisko, w którym nie wyraża zgody na budowę pomnika smoleńskiego na placu Piłsudskiego. 31 stycznia Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że przejął zarządzanie nad placem Piłsudskiego. Katowice świętują 40. rocznicę powstania Wolnych Związków Zawodowych. Była to pierwsza niezależna od władz